Piotr Misiewicz, to jest program Kulisy Manipulacji. Wracamy po przerwie, rozmawiamy o policyjnych prowokacjach w czasie Marszu Niepodległości i o czymś dużo szerszym, o operacji z udziałem lewicy i prawicy, w obu przypadkach dość radykalnej, która ma zmienić polską scenę polityczną i doprowadzić do tego, żeby powtórzył się rok 2007, kiedy obóz niepodległościowy utracił władzę. Jacek Liziniewicz jest ze mną. Serdecznie. Przypomnijmy, jak to było. Jest rok po Smoleńsku, są dwaj przywódcy partyjni, tacy trochę wesołkowaci, Janusz Korwin-Mikke i Janusz Palikot. No i jakoś tak się składa, że gdzieś tam sobie oni na wesoło organizują debatę, w której strasznie się kłócą i chcą poszerzyć swój stan posiadania na lewicy i prawicy. Zobaczmy. Uwaga. Zaczyna pan Janusz Korwin-Mikke. Zegar. Nie, tego nie. To pana zegar. Mój proszę. My chcemy mieć, jak już mówiłem, państwo malutkie. Jest fajnie, jest wesoło, tylko kontekst tych wydarzeń nie jest fajny ani wesoły. Jesteśmy krótko po Smoleńsku, jest 2011 rok. Ci panowie różnią się ideologicznie we wszystkim. Są jednocześnie równie prorosyjscy i w równym stopniu przeciwni wyjaśnianiu prawdy o Smoleńsku. Takie operacje z udziałem prawicy i lewicy to nie jest coś całkiem nowego. Tak, absolutnie. My mieliśmy w historii do czynienia niemalże zawsze w tych rządach, kiedy dochodzi do władzy rząd prawicowy, taki rozsądnie prawicowy, to stara się go rozbić z dwóch, atakując z dwóch jakby stron. Z jednej to jest oczywiście ta skrajna lewica i hasła progresywne, a z drugiej oczywiście jak największa agenda prawicowa dopychająca do ściany i rozbijająca tak naprawdę wewnątrz obozu. Doprowadza to do sytuacji, że te emocje w obozach rządzących są tak duże, że tak naprawdę uniemożliwiają rządzenie. No tak było chociażby w 2007 roku, tak? Kiedy... Widzimy tego Korwina, on coś tam ze swadą powie, czasem i coś słusznego, czasem coś złośliwego. Wiadomo, że prezydentem nigdy nie zostanie, ale co PiS-owi odbierze, to platformy, tak? Tak, no tak to prawda. To też jest tak, że no nie można zakładać, że po drugiej stronie sporu politycznego niż rządowy, to jest graja nieudaczników, którzy nie wiedzą, jak robić politykę. No jest wręcz przeciwnie. Jest tam mnóstwo inteligentnych osób, które ostatnio oczywiście trochę zeszły na drugi plan, bo tabloidowa polityka promuje postaci typu Jachira albo Sylwia Spurek, ale ciągle no, nie odmawiałbym temu obozowi pewnej inteligencji i zdolności do kreowania spisków i postaci. No więc tutaj no, Janusz Korwin-Mikke, jego rola jest od zawsze taka, że ogarnia młodzież i w momencie, kiedy ma możliwość przekroczenia 5%, to mówi o tym, że kogoś trzeba zabić albo gazować, albo coś równie mądrego i wtedy traci i spada jego poparcie, no ale odbiera część poparcia prawicowego. Dosyć ciekawa wypowiedź Roberta Winnickiego, szanowni państwo, posłuchajmy. Wzywam rząd do tego, żeby zaczął się zachowywać jak rząd niepodległego państwa, żeby zaczął zachowywać się suwerennie, żeby przestał klękać przed stolicami w Brukseli, Berlinie czy Waszyngtonie. Nie klękać przed stolicami w Brukseli, w Berlinie, w Waszyngtonie. No i Moskwy zabrakło na tej liście, czyli przed Moskwą
klękać należy, co Robert Winnicki czyni od dawna. Jeszcze jeden fragment albo... z Roberta Winnickiego. Wzywam rządzących do tego, żeby zaprzestali obłędne polityki postępującego lockdownu. Zostawcie w spokoju rolników. Zostawcie w spokoju rolników. Ja wiem, że oni popełnili ten błąd, że ostatnio was masowo poparli, ale tego błędu już nie popełnią. Odwalcie się od rolników. No i całkiem różne od przemówienia Roberta Bąkiewicza, przemówienie Roberta Winnickiego. Stolicę wymienił trzy jednym tchem. No to prawda, Moskwy nie wymienił, to można odbierać oczywiście tak jak ty, że powinniśmy klękać przed Moskwą, ale z drugiej strony może też, ponieważ apelował do rządu, to może jest tak, że uznaje, że my nie, że teraz nie klęka przez Moskwą, to by było, ta druga byłaby trochę lepsza dla rządu, powiem szczerze. No ale pytanie, co z tym Berlinem wtedy? No właśnie, no z tym Berlinem, no to troszkę rzeczywiście też mam wrażenie, że nie klękamy, ale no jakby to już jego optyka. Co do, no to też jest tak, że no oczywiście Konfederacja próbuje zagospodarować każdy niezadowolony elektorat. No teraz, jak rozumiem, łowi wśród tych, których dotyka pandemia i dotyka lockdown. To jest niesamowite, że no dzieje się to w momencie, pan Winnicki nie ma oporów, żeby mówić te słowa w momencie, kiedy pan Dziambor jest strasznie chory na koronawirusa. W sumie jeszcze dwa tygodnie temu mówił to samo, co poseł Winnicki. No, to jest niesamowite, jak można tak grać, mimo że no, ten koronawirus naprawdę dotyka już poszczególnych. W przemówieniu Roberta Winnickiego o rolnicy. Zobaczmy planszę kolejną. Portal Sputnik zainteresował się dostępnymi dla wszystkich wypowiedziami Ardanowskiego. Informował portal Sputnik tak. Ardanowski rozczarowany PiS kierują się zasadami marksizmu. Nie sądziłem, że dożyją takich czasów. Ja też nie sądziłem, że dożyję czasów, kiedy na Sputniku Marks będzie w negatywnej roli. Przedstawiany wypowiedź ministra Ardanowskiego, taka najbardziej radykalna, tuż po utracie stanowiska, poprosimy o planszę. Bardzo mnie to smuci, że PiS, partia, której zawierzyłem, partia, jak sądziłem, prawicowa, o zasadach konserwatywnych, związana z chrześcijaństwem, ta partia wpisuje się w wojnę ideologiczną, która się toczy w Europie. Neomarksizmu, ukrytego tu w tym przypadku w działaniach proekologicznych. To była wypowiedź, która wielu się wydawała kompletnie niezrozumiała. PiS, ten sam PiS, który jest uznawany za szczyt faszyzmu z powodu swoich poglądów w sprawie aborcji, oskarżony o marksizm. Nie jest tajemnicą, że Jan Krzysztof Ardanowski miał odejść z rządu, zanim rozpoczęła się sprawa piątki dla zwierząt, a sprawę piątki dla zwierząt wykorzystał do tego, żeby odejść jakby na tej fali, ogłaszając się obrońcą rolników. Pytam Jacka Liziniewicza, na ile realne jest to, że Ardanowskiemu uda się ten scenariusz i co on ma w głowie i na kogo może ewentualnie liczyć? To nie jest wykluczone, niestety. To jest tak, że wszystko na to wskazuje, że pan minister Ardanowski ma co najmniej czterech posłów. Większość PiSu to pięć, wynosi pięciu, przewaga nad, ma 235 głosów Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie, więc łatwo sobie wyobrazić, że tutaj rzeczywiście pan minister może wyciągnąć w tym momencie te klocki układanki. Wtedy oczywiście rząd nie ma większości i nie jest w stanie rządzić. No i mamy scenariusz przedterminowych wyborów, a kto się z tego ucieszy, to, no to możecie sobie każdy państwo odpowiedzieć samemu. Generalnie
Może być tak, może, rzeczywiście... nazwiska posłów, którzy mogą w tym wziąć udział, żeby wyborcy mieli świadomość tego. Prawdopodobnie będzie to pani Czochara, pani Hałas, pan Kołakowski. To jest trzech, których można orientować. Jest jeszcze ten wycinek policyjny, który musimy też pokazać w obrazkach. Zobaczmy, jak zachowywała się policja. Tu macie sól fizjologiczną. Przemyjcie mu oczy, bo nie ma wolnej ręki. No właśnie, tak zachowywała się policja w czasie Marszu Niepodległości. Mi przypomniał się 2007 rok. Minister spraw wewnętrznych Janusz Kaczmarek, komendant policji Konrad Kornatowski rozmawiają ze sobą o akcji CBA u Ryszarda Krause. Posłuchajmy. X to będzie pan Konrad Kornatowski, Y Janusz Kaczmarek. Cześć, Szefie. Cześć. Taka informacja. Pod domem pana Ryszka Krzyli, to jest jeszcze pan tego debila Jasińskiego, tak jak się znosi na to. Proszę? No to ciekawe. Moim zdaniem policja działa, robi jakąś swoją politykę. Materiał pod tytułem Jarosław Kaczyński chciał pałować kobiety. Był tego, moim zdaniem, był inspirowany z szeregów policji, tak jak wiele materiałów przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Moim zdaniem te wszystkie źródła prowadzą do tego, że policja w jakiś sposób gra jakąś swoją grę, czy jest to gra z opozycją, czy tylko rozpychanie się w ramach systemu władzy, to już trochę inne pytanie. Pewnie czas na to odpowie, no ale osłabianie jakby rządu, moim zdaniem, no stawia policję trochę w opozycji do... Jacek Liziniewicz był dzisiaj moim gościem w kulisach manipulacji. Przypomnę tylko wypowiedź Adama Rapackiego, jednego z podpisanych, który mówił, że też dzisiaj w policji niektórzy myślą tak jak my. Zastanówcie się państwo nad tym wszystkim, pomyślmy, co z nami robią i jak usiłują z nami pogrywać, z naszymi emocjami, z naszym patriotyzmem, z naszym spojrzeniem na ludzi i wydarzenia. Od tego jest program Kulisy Manipulacji. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.